Dzień dobry, nazywam się Kuba, mam 18 lat, mieszkam w Bielsku Białej, moim hobby są latawce, a jakbym wygrał te zawody... Przepraszam, kończymy, idziemy na imprezę. A jakbym wygrał te zawody, ten sobie kupił nowe zwierzątko. Co ty sobie zrobiłeś, kolego? Skórę się zdarłem! Dlaczego to zrobiłeś? Witamy tutaj piękny sylwestrowy dzień na pięknej stoczni na Piwsku. Witamy naszego ulubieńca Marka Sąsiadka. Dzień dobry. Może powiedz kilka słów o naszej dzisiejszej stoczni i warunkach, jakie panują tutaj. Na przede wszystkim chciałem podziękować filmie Fanatic, bo tutaj właśnie ona skonstruowała tą stoczni, a ja ją skonstruowałem na komputerze. Wykazujemy się tak, dup. I stocznia jest przeznaczona do stoczni ekstremalnych. Najwyżej oceniane będą skoki z tyłu V, czyli zawodnik o rozkocie 90 stopni i leci z tyłu V na ryj. Takie lądowanie będzie najbardziej oceniane. Tutaj będą dominowały skoki narciarskie, tak? Tak, oczywiście pełne narciarskie, oczywiście organizacja PZ, wiemy o co chodzi. No i przy PZ się to żartowali. No i w zasadzie to na takie skoki czekamy, no odległości od 8 do 30 metrów, ale będą ile skoki widziane, jeśli na przykład może pan pokaże kamerą gdzieś w okolicach tego namiotu, no to na pewno będą to mile widziane skoki. Jeżeli lądowanie będzie ustane. Oczywiście będzie ustane, jakieś wyjdą jakieś kości z kola, no to na pewno ekstra funkcje jakieś. No i chciałem tak zwany bonus będzie, tak? Tak, bonus, dokładnie, dziękuję bardzo. No i chciałem sobie powiedzieć, że skocznie tak z tego wykresu nazwałem rzeźnia. Was not a dream.
Nasz kolega w pięknym kasku, piękne okulary ma. No i co nam dzisiaj powiesz? Jak ci się podoba ta skocznia oto? To ja sobie bałam właśnie kolegę i opryszczą na swoją broń. Powiedział, że bardzo skocznia się mu podoba, że to trochę jest wylodzone, ale oni są sobie przyjemni do tego. Może coś o dzisiejszej pogodzie? Hát mindenképpen, először valamikor ezt a jövőkkel foglalkozom, aztán oda ott megpróbálom. Wszyscy rozumieli, że się nie tłumaczy, bo wszystko rozumiem po prostu. A jaką masz deskę dzisiaj? A to szczerze, taka mindenképp megkosztam ezt a zivzvészet, vagy ezt hívják. A długo zapuszczasz vosy? A szerte. Oké. I thought that you were happy.